10 lat czekałem na ten dzień, żeby móc znowu stanąć pod tym krzyżem. 10 lat minęło, kiedy siłą policja zabrała mnie z tego miejsca. Gdyby nie wasza modlitwa, tego krzyża by tutaj nie było. Zanosiliście modlitwę do Boga, a ja przez cały rok czuwałem pod tym krzyżem. Że ten krzyż nadal tutaj stoi, to jest owoc naszej wspólnej walki w obronie krzyża w naszej ojczyźnie. Do czego to doszło? Że niby we własnej naszej polskiej ojczyźnie nie wolno wejść na teren największego cmentarza Polaków. Trzeba prosić władze państwowe o zezwolenie i płacić 82 zł za świstek papieru. Z tego wynika, że Polską rządzą mniejszości narodowe, bo w tym wypadku o wejściu na zbiorowisko pod krzyż decydują Żydzi, a my Polacy jesteśmy żydowskimi parobkami i traktują nas jak psów, którym nie wolno wchodzić na cmentarz. Na te słowa, które im przekazaliśmy w odwołaniu do ministra, po raz pierwszy otworzono nam bramę tego największego w świecie cmentarza Polaków. Chodź pan, chodź pan. 10 lat żeśmy ostatnio się widzieli. Tak? No. 10 lat. 10 lat temu. O właśnie. I bronił razem ze mną krzyża tak, tutaj. Tak, jest miłosierdzia Bożego i przygotujemy się, bo tą msza święta. Cześć Boże, miło mi, Kazimierz Świtu. A ja tak, to by pana nie Boże. Znał. Cieszę się ogromnie. Ogromnie się cieszę, że ksiądz chciał nas zaszczycić. A dlaczego by nie? Tu jest miejsce, które zginęło 5 moich współbraci salezjanów. Męczeństwo. Za niedługo będą ogłoszeni błogosławionymi. Mamy przedstawiciela autentycznego więźnia z 42 roku. Tu? Tak. Ja byłem w roku 11 na 18 celi. Ja w celi byłem, nie byłem na obozie. 5 nas było w tej celi. I to była cela po Maksymilianie. Co się mówiło o Maksymilianie wtedy? Nic, tylko o tym, że był kapłan tutaj. Nic o żadnych świętościach, nic o religijnych nie mówiło się. Pan jest Polakiem czy Żydem? A podobny do Żyda? Nie, żeś mnie pan teraz przykrył. Polacy sądzą, że w tym Auschwitz I ginęli na równi z wszystkimi Żydzi. Niestety, Żydzi przeważnie byli tu klawiszami. Dowód na to jest taki, że Birkenau wybudowano w 1942 roku. Getta w Polsce żydowskie zaczęto likwidować w 1942 roku. A więc wówczas przyjeżdżały transporty do Birkenau na bocznicę tam bezpośrednio. Tutaj były tylko jakieś wyjątkowe przypadki wcześniej, bo przecież ten Auschwitz I został zorganizowany w kwietniu w roku 40 i pierwszy transport Polaków, który przyszedł tutaj, to był prezydent Krakowa, profesorowie uniwersytetu, duchowni, elita z Małopolski. Najlepszy dowód. I od 40 roku już później kolejne wszystkie transporty Polaków tu szły normalnie. Przeciętny Polak nie ma prawa, nie ma możliwości dowiedzieć się prawdy, bo przecież wszystkie media są w rękach obcych. Prasa, radio i telewizja. I to wszystko bije w jedną trąbę. Jeden fałsz. Jedyne media, które są u nas w kraju takie, które cieszą się tą prawdą, to jest Radio Maryja, telewizja Trwam. I stąd taka nagonka na nich. Jeżeli ktoś mówi prawdę, to jest antysemitą, to rzeczywiście tak jest. Zobaczcie, jaką martyrologię mają Żydzi tutaj. A gdzie oni właściwie ginęli? Wszyscy ginęli w Brzezińcy, 3 km stąd. A dla Polaków nie ma ani słowa. O świętym Maksymilianie nie ma nic. Wszystko utajnione. To jest obóz
męczeństwa dla narodu polskiego. Był przygotowany i mieli wszyscy Polacy tutaj przejść przez ten obóz i zniszczyć nas. Ojcze nasz, jest w niebie, święcie imię Twoje, przyświęcone Twoje, bądź wola Twoja w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Puść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy nasze towary, co my nie wyprzymujemy. Panu Wabu, amen. Cieszmy się w tym czasie tych wielkich dni, bo to są wielkie dni. Dni od zmartwychwstania do niedzieli, dni miłosierdzia Bożego. Cały świat jest opanowany przez zło. Właśnie. A zło to tylko możemy pokonać modlitwą do miłosierdzia Bożego. Ale trzeba nie dać się poddać jako niewolnik. No to, ale to modlitwa nas podnosi do umiłowania dzieci Bożych. Módl się i pracuj. Tak, tak. Za czynów. Więc życzmy sobie nawzajem, żebyśmy byli ludźmi dobrymi, miłosiernymi, przebaczającymi wszystkich. Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo, księdzu. Strasznie dziękuję. My musimy być jako Polacy świadomi swojej misji. I o tym nie wolno nam ani kapłanom zapominać, że jesteśmy po Izraelitach, Francuzach, którzy odrzucili przymierze z Panem Bogiem, tak, wedle wezwań świętej Marii Małgorzaty Alacoque. Jesteśmy wezwani jako najbardziej powinniśmy być czynni, aktywni w tej chwili w dziele pomocy Panu Jezusowi odkupienia świata. I cieszy się bardzo zmartwychwstały Jezus Chrystus, że Polacy się na różnych mityngach gromadzą i dają wyraz swojej wierze. Niemniej jednak my musimy pracować nad obudzeniem naszego narodu i pobudzeniem do działalności ewangelizacyjnej, aby nieść także zbawienie dla ludzi, którzy już właściwie jak gdyby są na straconej pozycji. Chodzi o Europę Zachodnią, o tą niesamowitą Unię Europejską, która jest bezbożna, która nie chce w żaden sposób wprowadzić do swojej konstytucji chrześcijaństwa i w ogóle wiary i Pana Boga. Adam Mickiewicz wyprorokował to miejsce i ten krzyż. Wielko pod krzyżem. Wierszu, pójdźcie o dziadki, pójdźcie wszystkie razem za miasto na wzgórek pod krzyżem. Tam pobożnie odmówcie paciorek. To jest przepowiednia, że właśnie przy krzyżu wszystko zostanie urzeczywistnione. Powiem wam, kochani, dlaczego tak boją się Żydzi wpuszczać nas, Polaków, na żwirowisko? Bo tu jest ogromna energia uzdrawiająca. Drodzy moi, możecie wierzyć w nie. W ciągu mojego roku czuwania tutaj na tym miejscu wiele było wypadków uzdrawiania. Pozwólcie, że przekażę wam, kochani, wielką tajemnicę, o której wie mała garstka Polaków, że na terenie tego obozu, tej zorganizowanej przez Niemców fabryce śmierci, ukryte jest ciało świętego Maksymiliana. Zostało ono po śmierci świętego kilka razy wkładane do pieca. I za każdym razem po wyjściu ciała z pieca okazało się, że było ono nietknięte przez płomienie. Wszyscy świadkowie tego wydarzenia zostali zamordowani, a ciało świętego pogrzebano w niedalekiej odległości od krematorium i do dzisiaj jest tam ukryte. Do krwi ostatniej kropli zżył, bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie w proch i pył, krzyża skazawie rucha. Twierdzą nam będzie każdy próg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż.